Dzień dobry Państwu, Wysoka Rado. Otwieram 39. sesję Rady Gminy Jedna Lecznicza. Na podstawie listy obecności stwierdzam kworum. Witam koleżanki i kolegów radnych, a w imieniu Państwa i swoim własnym witam Pana Piotra Leśnowolskiego, wójta gminy Jedna Lecznicza wraz z pracownikami urzędu. Witam sołtysów i przybyłych gości na dzisiejszą sesję. Państwo, materiałach otrzymaliście proponowany porządek obrad. Chcę zapytać, czy są jakieś uwagi do porządku obrad? Bardzo proszę, Pan Radny. Chciałbym dodać punkt 11, znaczy po punkcie 10, jako 11 sprawy różne i 11 był chciałbym jeszcze do Państwa przy głosie powiedzieć, że w dniu wczorajszym Pan Starosta na dzień dzisiejszy powiadomił nam w dniu wczorajszym, że dzisiaj na godzinę 12 zwołuje takie bardzo pilne spotkanie wszystkich wójtów Starostwa Powiatu Radomskiego. To spotkanie dzisiejsze musi się odbyć, ono jest bardzo ważne przed dyskusją, która będzie się toczyć w sprawie Regionalnego Instrumentu Terytorialnego, w sprawie wspólnego rozwoju czy współdziałania miasta Radomia i gmin ościennych. W poniedziałek z prezydentem miasta Radomia, właśnie prezydenta miasta Radomia. Także ja za chwilę Państwa będę musiał opuścić, natomiast jest Pani Sekretarz, będą pracownicy, którzy także na pytania w sprawach różnych mogą odpowiedzieć. Jeśli nie, to my będziemy uczynić to pisemnie. Panie wójcie, bardzo nam jest przyjemnie, że Pan dziś wprowadza punkt sprawy różne. Poprzednia sesja właśnie nie odbyła się dlatego, że nie było tak. Punktu wnioski, zapytania od mieszkańców i radnych i spraw różnych. Przede wszystkim. Także myślę, że dziś jest pewne, czy my to wprowadzimy, czy nie wprowadzimy, skoro Pana nie będzie. Dziękuję.
decyzja pana wójta i musimy uszanować decyzję pana wójta. Pan przewodniczący Borowiecka, bardzo proszę. Prosiłem o doprecyzowanie, panie przewodniczący. Ta sesja to jest sesją zwyczajną, czy nadzwyczajną? To jest taka sama sesja, jak poprzednia sesja. Poprzednia też mogę mieć to. To jest taka, proszę zrozumieć, w trybie się w ciągu ziemi nie, panie przewodniczący. Tak, tylko że sesja sama zwyczajna, zwyczajna jest. Ale... Sesja tak, jak jest napisane w ustawie o samorządzie gminy. Ustawa, sesja nadzwyczajna może być zwołana z dnia na dzień. Nawet na ustne telefon ustny, a to jest w trybie takim, jak jest przewidziany, tak jak państwo zwołali sesję na dzień 19-19, już nie pamiętam, w takim samym trybie jest zwołana sesja, panie przewodniczący. Rady Gminy Jagiellońskiego z dnia 5 listopada 2003 w sprawie realizacji inwestycji gminy. Punkt trzeci. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Gminą Jagiellońską i Spółką Wodociągi Miejskie w Radomiu, spółka z o.o. powierzającej spółce Wodociągi Miejskie w Radomiu, spółka z o.o. realizację zadania własnego Gminy Jagiellońskiego z zakresu zbiorowego zaopatrzenia wody i zbiorowego odprowadzenia ścieków. Punkt czwarty. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lednisko do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Punkt piąty. Podjęcie uchwały w sprawie programu współpracy gminy Jagiellońskie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok. Punkt siódmy. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok. Punkt siódmy. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celu ustalenia podatku rolnego. Punkt ósmy. Podjęcie uchwały w sprawie nadania ulicy, nazwy ulicy stanowiącej drogę wewnętrzną w miejscowości Wrzosów, gmina Jagiellońska. Punkt dziewiąty. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia przedterminowych wyborów w sołtycach Siczki. Punkt dziesiąty. Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu gminy Jagiellońska. Punkt jedenasty. Sprawy różne i punkt 12. Zamknięcie obrad. Tak się przedstawia porządek obrad, które zgłosił pan wójt Piotr Sznowolski. Słucham pana, panie radny. Panie przewodniczący, ja mam takie pytanie. Czy w trakcie obrad sesji, kiedy sesja jest rozpoczęta i pan wójt zgłasza dodatkowy punkt w porządku obrad, czy tego nie musimy głosować? Wydaje mi się, że to jest tak zwana autopoprawka, panie przewodniczący. Panie radny Lewandowski. Proszę bardzo, panie przewodniczący, na ostatniej sesji sprawdzaliśmy artykuły paragrafy, to są różne spory i radziłabym, żeby cofnąć się do tego zapisu paragrafu 1a ustawy o samorządzie gminnym, prawda, a z artykułu 20. Tam pisze, że owszem może, ale chyba, że te warunki są spełnione, czyli pójść wyraża zgodę, a Rada musi przegłosować. Ja bardzo proszę panią prawnik o zdecydowanie. Dzisiejsza rada jest zwołana w trybie artykułu 20 ust. 3, zgodnie z którym na
na wniosek dyrektora co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady Gminy przewodnicząca obowiązana jest zwołać sesję na dzień przypadający w ciągu 10 dni do dnia złożenia wniosku. Zgodnie z punktem 4 wyżej wymienionego artykułu do zmiany porządku obrad sesji zwołanej w tym trybie stosuje się przepis 1a, z tym, że dodatkowo wymagana jest zgoda wnioskodawcy. Zgodnie z punktem 1a artykuł 28.1a Rada Gminy może wprowadzić zmiany w porządku bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady. W związku z tym, że ta Rada zwoływana jest w tym trybie, do zmiany porządku obrad wymagana jest wyłącznie zgoda wnioskodawcy. Pani prawnik, ale pani przeczytała artykuł 1a bez względną ilością głosów użyć przegłosowanych. Sama pani przeczytała, i teraz pani zaprzeda z pani złożyła. Proszę jeszcze raz powalutku, pani tłumaczymy na poprzednich sesjach. Pan mecenas właśnie tłumaczył. To jest ten sam. Sytuacja była odwrotna. Identyczna. Odwrotna. Myśmy wnioskowali, nie ale może zawsze większość ustawowa rady. Plus zgoda wnioskodawcy. Ale większość ustawowa rady jest w zmianach wymaganych. Nie ma dyskusji. Artykuł 4 z artykułem 1a przyłączą w tym momencie. No, ja rozumiem. Proszę państwa, więc ja proponuję, ponieważ to jest mój wniosek, żebyśmy nie przedłużali nie potrzeby względnej dyskusji, to pani przewodniczący, proszę podać do głosowania. Bardzo proszę. Kto jest za wprowadzeniem punktu sprawy różne do porządku obrad. Proszę o podniesienie ręki w górę. Dziękuję bardzo. Głosowanie. Ej, kto jest przeciw? Przepraszam bardzo. Kto się wstrzymał? Ale dobrze, pytajcie państwo, nie pytajcie.
Proszę pytać o rząd gminy, panie. Konkretnie, niech pan pyta pana Bogina. Zadałem pytanie, dlaczego to podpisu pod uzasadnieniem? No nie ma, pewnie pan Bogino się nie napisano, ale w takim razie bardzo proszę pytać o rząd gminy o sprawie uchwały, którą podjęliśmy. Czym skutkuje niepodjęcie uchwały? Czym skutkuje? Uchwała z tego, co wiemy, uchwała nie powinna być w obrocie prawnym, dlatego, że zmieniły się podstawy i ta uchwała już nie ma racji bytu z uwagi na zmianę prawa. A czy państwo macie propozycję uchwały w zamian? W zamian? Nie można takiej uchwały podjąć, czyli jeżeli byśmy taką samą chcieli podjąć, to znowu łamiemy prawo, a nie od tego. A nie innych paragrafów, powiedzmy. A nie ma takich paragrafów. Nie można w tym trybie. Proszę państwa, nie może Rada Gminy upoważniać wójta do rzeczy oczywistych. Nie może. Bo jeżeli coś jest w kompetencji wójta, to nie można do tego dawać jeszcze upoważnienia przez Radę. Oj, to jest cały problem. A czy te umowy, które były zawierane na podstawie tej uchwały, są będą ważne? Do dzisiaj są ważne, te, które były zawierane. Bo ta, ona była w obrocie prawnym. Funkcjonowała i są ważne. Które przepisy prawa nie zmieniły, że ta uchwała już nie ma? Jest panu uzasadnienie jest napisane. Nie ma. Które przepisy prawa? Ale ja panu nie będę czytać, panu to też nic nie da. Dlatego, że inaczej bym powiedziała, proszę wrócić do roku 2003 i przeczytać sobie artykuł 18 ust. 2 punkt 2 ustawy o samorządzie gminnym i przeczytać, gdzie jest tam możliwość upoważnienia wójta do zawierania umów cywilnoprawnych. Proszę tam odszukać takie upoważnienie, kiedy Rada taką uchwałę podejmowała. Czyli ta uchwała była o czymś tematowym do podjęcia. Czyli pani skarbnik, czy mając prawnika na sesji, musimy się wracać, po prostu my szukać. Nie, nie musicie państwo. Uchwała była podjęta w oparciu o artykuł 18 ust. 2 punkt 2 ustawy o samorządzie, który mówi, do czego jest może Rada upoważnić wójta. Proszę znaleźć tam przepis. Bo to jest państwa upoważnienie, wy dajecie upoważnienia, a zatem musicie wiedzieć, do czego możecie dać wójtowi upoważnienia. Proszę znaleźć przepis, z którego by wynikało, że można było wójta do tej czynności upoważnić. Jak państwo nie uchylicie, ktoś inny to uchyli. No, nie ma innego wyjścia. A to jest po stronie Rady, bo ponieważ Rada dała takie upoważnienie, tak samo jakby dzisiaj Rada dała upoważnienie, które nie wynika z przepisów. Pani skarbnik, nie chodzi o to, czy uchylić, czy nie uchylić. Nie chodzi o to, żeby robić komuś na złość, tylko chodzi nam o to, żebyśmy byli pewni tego, co dziś zrobimy. Czy co w zamian, dlaczego. W zamian są umowy podpisywane cywilnoprawne i to jest zgodne z prawem. Są podpisywane, zawierane umowy z mieszkańcami i to wolno wójtowi robić, nie musi mieć tego upoważnienia prawne. No tak, i wtedy też to było wolno i było tak robione, tylko przywoływano w umowie podstawę prawną wynikającą z uchwały. A nie trzeba było ich przywoływać, bo wójt i zarówno ten, jak i wcześniej, w poprzedniej kadencji, zaczynając od 2-3, mógł takie umowy podpisywać bez konieczności stosowania tych umów. Pani, i to jest wyjaśnienie, to jest konkretne wyjaśnienie krótkie na temat. Dziękuję bardzo. Pani, ale na kapasę jeszcze. Dwa zdania. Proszę bardzo. Ja chciałam się odnieść do okazji tej uchwały, bo nie wiem, czy sobie państwo radni przypominacie sytuację, kiedy komisja rewizyjna zajmowała się sprawą pana Kazimierza Karczewskiego, skargą dokładnie. I kiedy właśnie ja na sesji, na tej sali powiedziałam do wszystkich, do obecnych, łącznie do pani wójta, że ta uchwała powinna dawno z obrotu prawnego wyjść. Wtedy państwo upieraliście się, że nie mam racji i zobaczcie państwo, jak ile czasu musi upłynąć. Trzeba było. Ile czasu musiało upłynąć, żeby w 2003 roku to zrobić. Nie byłam radną wtedy, proszę państwa. A w 2005, a 7. Nie zajmowałam się tą skargą. Proszę mi nie przerywać. Pani na to jeszcze nie znam. Nie zajmowałam się wtedy, ponieważ nie pracowałam w takiej komisji, ani też nie byłam w 2003 roku radną. Kiedy do mnie trafił problem, a konkretnie skarga, zajęłam się konkretnie, tak jak wszystkimi innymi sprawami. I kiedy tu mówiłam państwu na sali, do nikogo nie docierało, a państwo zaczytaliście moim słowom. Dzisiaj jest wynik taki, proszę mnie przerywać, że cofamy się, że jednak miałam rację, a ta uchwała na dzisiejszej sesji
proszę powiedzieć radnym prawdę, dlaczego trafiła na dzisiejszą sesję i czym jest spowodowana. Czy nie wpłynęło do Państwa żadne pismo z innej instytucji? Nie. Nie. Dziękuję bardzo. Też nie i ja takiego pisma nie znam. Powiem dalej, bo jeszcze wtedy, jak Pani radna na to zwracała uwagę, nie umiem w czasie powiedzieć, ale od jakiegoś czasu i to już znacznego, wójt nie podpisuje umów w kontekście tej... Podpisuje umowy w kontekście innej, które też są nie do końca zgodne. Dobrze, może nie będziemy rozpatrywać, które są zgodne, nie zgodne, jak nie wiedziałem. Tak mi się wydaje, że to jest tak zwana martwa uchwała. Czyli jest, bo jest, ale się nawet zaraźnie nie obejmuje się za tej decyzji. Ktoś jeszcze z Państwa chce zabrać głos? Jeżeli nie, to w takim razie zamykam dyskusję. Proszę o oddanie głosu. Posadowionymi
na czas trwania tej umowy. Dziękuję bardzo. Pani radna. To wszystko, co pytała moja przedmówczyni pani Mariole, jak najbardziej jest ważne. Niemniej jednak te wszystkie informacje zawierają się po prostu w umowie. Proszę Państwa, została nam przedstawiona uchwała, która powołuje się na jakąś umowę X. X po prostu. Śmiesznym jest i kuriozalnym to, że ktoś nam przedstawia uchwałę, powołując się na umowę, z którą radny nie miał możliwości się zapoznać. Jest to głosowanie po prostu w ciemno. Ja w tym momencie bardzo proszę pana wójta, żeby takie umowy, taką umowę nam tu przedstawić, taką umowę, którą zamierza podpisać, taką umowę poświadczoną przez radcę prawnego, potwierdzoną za zgodnie z oryginalnym, to właśnie starej dziewowie. Nie wyobrażam sobie dzisiaj podjąć jakąkolwiek decyzję, nie widząc warunków umowy, bo to jest najważniejsze, proszę Państwa. To, co jest napisane w uzasadnieniu uchwały, że dajemy jak gdyby wójtowi wszelaką rozpiętość w rozporządzaniu mieniem, to jest nie do przyjęcia. My nie jesteśmy dziećmi pięcioletnimi, że nam się podstawia takie dokumenty do przegłosowania. To są zbyt poważne rzeczy, żeby zostawić to w ten sposób. Druga sprawa. Interesowałoby mnie, ile kosztuje rocznie utrzymanie tej sieci wodno-kanalizacyjnej, bo to jest też bardzo ważny element i prosiłabym panią skarbnik, żeby tutaj odpowiedziała na pytanie. I ja powiem krótko. Jeżeli nie zobaczę umowy, nie podejmę dzisiaj decyzji za głosowaniem, w ogóle nie będę głosowała. Nie będę brała udziału w głosowaniu, bo rzecz najbardziej istotna nie została nam przekazana. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Powiem tak, że dziwią mnie pytania pani radnej Bochańskiej. Jako przewodnicząca odpowiedniej komisji, to powinna zrobić spotkanie tej komisji z panem wójtem i te pytania wszystkie zapytać wcześniej. Dzisiaj byłaby to już gotowa odpowiedź, byśmy wiedzieli, byli jasność. Natomiast pytanie na sesji, no to myślę, że inni radni mogliby dopytywać w ten sposób. Natomiast zdziwienie jest moje właśnie, jeszcze raz powtórzę, zachowanie pani radnej Bochańskiej. Że się pytam w tej chwili, kiedy było tyle czasu i to właśnie jest to, ten mankament, że nie wiadomo, na jaki temat komisje obradują w ogóle. Mamy jakieś tematy do sesji, a komisje albo nie obradują, albo obradują zupełnie na inne tematy. I jaki to ma związek, jaki ma sens działanie, przepraszam, komisji. A poza tym charakterystyczne jest rzecz, że akurat pod tą projektem uchwały się podpisała pani skarbnik, gdzie akurat no, nie ma tu podanej wartości, ile ten przekręt jest wart. Czyli ile jaka wartość z tego właśnie kiedyś przekazała. Dziękuję bardzo. Ja tutaj... Proszę panią przewodniczącą, ja muszę zareagować panie Kurowiecka. O przekrętach... Pan panie wójcie udzielił głosu. Przepraszam. Proszę o udzielenie głosu panu przewodniczącym. Dobrze, dobrze. Ja zawsze będę rozmawiał. Mówić i dopiero jest pan wójcie. Bardzo proszę panie wójcie o zabranie głosu. Ja bym prosił, żeby pan panie Kurowiecka ważył słowa. Żeby pan, panie przewodniczący, radny, ważył słowa. Żeby pan ważył słowa to, co pan mówi. Bo proszę pana, to, co się działo w poprzedniej kadencji, kiedy pan zasiadał w tej samej radzie, nie nazywał pan przekrętami. Także bardzo proszę, niech pan waży słowa. Dziękuję bardzo. Nim oddam głos pani radnej, chciałem zauważyć, że tego typu pytania bardzo często były i na komisjach, i po raz który były ponawiane na sesji. I Państwo to mieli. I nagle Pan mi się zrobił ozdrowicielem sytuacji, Panie Przewodniczący Kurowiecka. Pani Radna Mariola Bochańska, bardzo proszę. A ja mam do Pana Tadeusza tę sprawę. Panie Tadeuszu, nigdy Pan nie wierzył temu, co mówią komisje i jak pracują w komisjach. Zawsze Pan podważał każdą jedną komisję. W związku z powyższym, jaki to ma związek? Czy ja na komisji to omawiałam, czy nie? Chciałam, żeby wszyscy radni usłyszeli to od wójta albo od pana mecenasa Blasku, ponieważ o tym była już mowa. Pan wprowadza w tym momencie skażenie porozumienia. Dziękuję bardzo. Pan wójt jeszcze bardzo proszę. Proszę Państwa, ja chciałem jeszcze dopowiedzieć, że właśnie nie tylko wtedy, ale i w tamtej kadencji radni i w poprzedniej kadencji radni my mówiliśmy, jaki jest problem właśnie z tą siecią w tych miejscowościach. Otóż sprawa jest nieuporządkowana na tyle, że nikt tak naprawdę do tej pory nie wie, dlaczego Radom ma 100% korzyści, bo zbiera za wodę i ścieki, natomiast my ponosimy wszystkie koszty. Jeżeli pan to nazywa przekrętem, uporządkowanie sprawy, to proszę pana, no, gratuluję myślenia.
bardzo, pan przewodniczący Gorobiecka. Nie ma to ocen, co się ustosunkować i przypomnę pewne fakty. Pierwszy fakt jest taki, że nie kto inny, tylko pan, jeszcze był wczesny naczelnik Wydziału Stani, powiedział na Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego, w której ja byłem członkiem. I myślę, że jak wzięła sobie na uwagę pani radna Sylecka, to potwierdzi i radny Borkowski również. Powiedział tak. Ustaliliśmy z panem wójtem i z panem przewodniczącym, że oddajemy całą infrastrukturę wodno-kanalizacyjną do Radomia. Pytam panią, która z wami tak było, czy pani radna? To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa. Na komisję naszą przestrzegania prawa, kiedy zresztą byłem członkiem, został poproszony pan wójt z gminy Jastrzębie. Wiadomo, Jastrzębia jest włączona do kanalizacji wody źródła własnej, kanalizacja jest włączona do Radomia, do oczyszczalni w Lesiowie. Pan wójt nie naciska mnie, tak sam z własnej woli powiedział tak. I uważam, że żadna rada, a przynajmniej ja jako wójt, żebym oddał komuś cokolwiek za darmo. Bo to mogą być różne być jeszcze konsekwencje. Poza tym jeszcze dodał, że no troszeczkę się sparzę na tej umowie z miastem, bo nie tak powinno być, nie tak miało być, a zostało to inaczej. To jest druga kwestia. Także tutaj myślę, że... A poza tym jeszcze trzecia kwestia. Nie tak dawno, trzy sesje może też. Nie kto inny, tylko pan mecenas Lazo. Przy projektowaniu po prostu umowy przyszedł i przedstawił taką sprawę. Ja tą przeciwko, bo uważałem, że to prawnik do przygotowania uchwały, czy umowy, czy czegokolwiek innego i tyle. Okazało się, że pan prawnik, w stosunku podziękowałem wtedy, powiedział tak. No nie możemy w żaden sposób niczego oddawać, tym bardziej, że gdybyśmy oddali, to nawet może grozić, czy sprawa prokuratura. Także tu jest majątek, nie wiadomo jaki, oszacowany, jak, i tu się mówi, że nie są uporządkowane sprawy. Wiele rzeczy było nieporządkowanych, które się już uporządkowało. Przypomnę tylko, że to nie wodę. Kiedyś Słupica, Cudów Maryno były przyłączone do Pionek, teraz już są do Jedyni. Antoniówka czerpała wodę z Radomia, teraz czerpie z Jedyni. Także pewne rzeczy można zrobić, a tu uporządkować. Tylko do tego muszą być odpowiedzialni. Dziękuję. Dziękuję bardzo, ponieważ pan mnie wywołał, że pan naczelnik stanie uzgodnił ze mną, że pana ja mam jeden z 15 głosów. No co mógł ze mną uzgodnić? Co ja mam? Jaki ma wpływ na to, na pozostałych 14 osób, które będą głosować. Rozmawiał na ten temat, ale byłem świadkiem tej rozmowy, ale żadnych uzgodnień nie mógł ze mną prowadzić, bo on nie miał takich uprawnień i ja też takich nigdy nie miałem takich uprawnień, żeby to uzgadniać. Pan radny Maciej Kroczek. Czy podejmowała uchwała upoważnienia wójta do oddania majątku za darmo? Czy upoważniasz? Nie. Kto powiedział, że za darmo? Tylko to mnie interesuje. Czy daje takie... Majątek jest cały czas... Ale ja tak czytam. Tak czy nie? Nie do oddania majątku. Majątek jest gminy. Czyli uchwała nie upoważnia do oddania majątku. Gminy majątek pozostaje... Dobrze, i to chciałem wiedzieć. Dziękuję. Ale to chciałem wiedzieć. Pan proszę państwa, więc ja proszę, żebyśmy nie manipulowali słowami i faktami. Chcę uporządkować kwestię, powiem, kolokwialnie sieci w Sadkowie i tam okolicznych. Tej sieci, która w roku chyba 1988-1989 była budowana i jest włączona do Radomia. To oczywiście pan radny Gorobiecka mówi, że porządkujemy sieć wodociągową, ta, która była włączona do Radomia, teraz jest do Jedni i do Pionek i jest włączona do Jedni. One były zawsze, od dawna są zasilane jak gdyby dwustronnie. Jeśli nam brakuje wody tutaj na naszym terenie, możemy albo zasilić się wodą z Czarnej, z Ujęcia, albo z Radomia. Natomiast z siecią kanalizacyjną sprawa nie jest taka prosta, bo nie da się przełączyć sieci teraz z Sadkowa, tej sieci, o której mówimy, do oczyszczalni ścieków
wiernile PiS-u. Nie da się. I proszę Państwa, sytuacja nie może wyglądać inaczej, bo w tej chwili inkasenci, tak jak powiedziałem, chodzą w tamtej miejscowości i inkasują za ścieki i za dostarczoną wodę. Natomiast my ponosimy wszystkie koszty. Ale za chwilę będzie sprawa wyglądała inaczej, bo wodociągi miejskie chcą znaleźć, znaczy posunąć się do takiego rozwiązania, właśnie jak jest z piątkami, że jest jeden licznik na wodociągu, piątki spisują ten licznik, a wy mówią, to sobie zbierajcie teraz od mieszkańców. Proszę Państwa, nie bilansuje się to w żaden sposób i to samo zrobią wodociągi. Założą jeden licznik na wodociąg, drugi licznik na ścieki i nie będą inkasenci chodzić po miejscowości i od mieszkańców zbierać opłaty. Będziemy płacić po prostu za odebrane ścieki i za dostarczoną wodę. To może teraz ja uporządkuję to wszystko. Oczywiście mamy tylko umowy, ale jak Państwo wiecie, żeby podpisać umowę, to potrzeba jest konsensusu dwóch stron. Musi być zgoda wodociągu i musi być zgoda nasza. W międzyczasie taką umowę przekazaliśmy do wodociągu, myślę, że to co najmniej półtora miesiąca temu i ona jest tam w trakcie, no, obróbki, o tak powiedzmy. Myśleliśmy, że tak, że jeżeli Państwo podejmiecie uchwałę, my będziemy tą umowę, zobaczyć już o uchwałę, przygotować no, rozbieżności jakieś ustalać i ją uzgadniać. Natomiast ten projekt nasz nie jest tak, jak Pani Radna sobie życzyła, żeby to była wersja ostateczna i niezgodna, dlatego że nie może być. My jeszcze tak, no właściwie podstaw takich nie mamy, nie mamy uchwały. Czyli robimy na razie z wyprzedzeniem. W związku z tym chciałabym już na chwilę do projektu uchwały. Proszę przeczytać uchwałę w samym wstępie. Umowa jest w sprawie zawarcia, uchwała jest w sprawie zawarcia umowy pomiędzy gminą a spółką, powierzającej spółce realizację zadania własnego. Ja chciałam to dobitnie podkreślić, żebyście Państwo wiedzieli, o co chodzi. My nie dajemy majątku, tylko przekazujemy zadanie. Zadanie polegające na doprowadzanie wody, odprowadzanie ścieków w ramach sieci, która znajduje się w obszarach miasta Radomia, którą wyszczególniamy, o której się przychodzi. To, co wiecie Państwo, że do tej pory spółka to robi, a my tylko ponosimy koszty. W paragrafie pierwszym jest zapis taki, że Rada Gminy wyraża zgodę na powierzenie przez gminę zadań własnych gminy z zakresu zbiorowego zaopatrzenia wody i odprowadzania ścieków z wykorzystaniem urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych położonych na obszarze w oparciu o umowę. Czyli my powierzamy zadanie, natomiast nie przekazujemy majątku. I to chcemy jasno podkreślić. Majątek zostaje gminy i będzie on zawsze gminy. Natomiast powierzenie spółce polega na tym, że dajemy zadania, dajemy narzędzia do realizacji tego zadania. Tymi narzędziami jest sieć. Tak to się ładnie mówi. Spółka w oparciu o to będzie robiła to, co robi do tej pory. Ja myślę, że najlepszym rozwiązaniem w tej sytuacji było po prostu przedstawienie Radzie umowy, która już by była uzgodniona z podmiotami miejskimi, żeby Rada z tym zapoznała i wtedy podjęła decyzję. To by było chyba najlepsze rozwiązanie. I wtedy byśmy wiedzieli co, gdzie, kto z kim i na jak chce zadać. Dziękuję. Pani Radna, Lena Podnosiłem wcześniej, przepraszam. Podnosiłem wszędzie w dłuższy czas. Pan Borutowski radny zabrał głos bez udzielenia głosu. Teraz pan kolejno. Dlaczego? Ja chciałam odpowiedzieć pani skarbnik właśnie w tej sprawie. Ja widziałem, że pani Renata Pasek podnosiła rękę.
Przewodniczący. To może na filmie zobaczymy. No nie będziemy, panie przewodniczący, na poprzedniej sesji apelowałem o spokój i pokój. Wie pan, gdzie dzisiaj powinniśmy być? Na pogrzebie tego, który zmarł. Bo pana żona pracowała z matką tego chłopca. A to jest mój sąsiad, a ja muszę tu siedzieć. Apelowałem, akurat tak wyszło. Wie pan, nieszczęście. A pan w dalszym ciągu przeciąga i utrudnia prowadzenie sesji. Panie radny, na to bardzo proszę. Ja chciałam się odnieść do słów pani skarbnik. Pani skarbnik, nawiązując do tego, co pani powiedziała wcześniej. Pani mówi wszystko połowicznie i nie do końca. Staram się wszystko. No, czytając dalej tą uchwałę, bo pani odniosła się do pierwszego punktu. Dobrze, podejmijmy tą uchwałę, wyrzućmy w ogóle punkt numer dwa i będzie w porządku. Paragraf 2. Bo my nie będziemy głosować umowy w ciemno, bo dalej paragraf 2 o czym mówi? O zawarcia umowy pomiędzy gminą, a nie znamy jej treści, proszę pani. Dobrze, przekażmy ten zakres do porządku, ale nie przekażmy, nie upoważnimy wójta do zawarcia umowy, będzie się to porządku. No to właśnie, no to nie, my nie widzimy. Przez tej chwili, proszę państwa, mamy taki stan, że radą wykonuje zadania bez umowy, bez uporządkowania spraw. Panie wójcie, ale my nie możemy w ciemno podnieść ręki za umową, której nigdzie. Ale pani radna, a wodociągi nie chcą rozmawiać, jak nie ma upoważnienia. Nie będą zatrudniać sztabu prawników, konstruować umowę, żeby bez upoważnienia. Panie wójcie, zróbmy w ten sposób. Niech wodociągi skonstruują umowę, niech skonstruują umowę, a pan nam tą umowę, jak oni chcą się rzeczą, pan nam umowę przedstawi na sesji, a my wtedy podejmiemy decyzję. To będzie rozsądne. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, drogie. Wysoka Rado, pan wójt powiedział o manipulowaniu faktami. No to panie wójcie, proszę to odnieść do siebie. Ja zapytam pana wprost. Czy pan skierował pismo do wodociągów miejskich z zapytaniem takim, czy chcą od nas przyjąć te instalacje, przyjąć odkupić, wydzierżawić, użyczymy, czy oddać i dam im za darmo? I jaką pan odpowiedź otrzymał? Bo mi się wydaje, że pan otrzymał odpowiedź, że chcą to wziąć za darmo. I tak to wygląda. Jest takie pismo, czy nie ma? Proszę pana, to się panu, jak wiele rzeczy, tak jak i ta sprawa, to się panu wydaje. Proszę państwa. Czy jest takie pismo? Proszę państwa, sprawa jest prowadzona od prawie roku. Sprawą zajmują się prawnicy jednej i drugiej strony. W tej sprawie było spotkanie u prezydenta miasta Radomia. Tą sprawą zajmuje się pani skarbnik. Tą sprawą zajmuje się pani Iza Klebna, Aneta Moszonek i Konrad Wojciechowski. To nie jest tak, panie radny, jak pan sugeruje, że wójt napisał, proszę państwa, chcecie za darmo albo chcecie wziąć, to weźcie od nas to. Jedno pismo i koniec dyskusji. Dlatego ja panu nie odpowiem na to pytanie, dlatego że w tej kwestii było kilka propozycji, różne rozważania, różne warianty, różne dyskusje przez rok czasu na różnych spotkaniach. Tego się nie załatwia jednym pismem czy jednym spotkaniem. Ale to ja panu pokażę to pismo, bo nie mam, nie wziąłem go ze sobą, bym chętnie go pokazał. Pewnie, żeby zresztą radny pan. No właśnie, no proszę. Wszystko ma. No to proszę odczytać. My to mówiliśmy na poprzedniej sesji, panie przewodniczący. Dawaliśmy państwu pismo. Mówiliśmy, z jakim pismem wystąpiliśmy do wodociągu. Jaką daliśmy odpowiedź? Państwo przyjęli to do wiadomości, na pewno jest w protokole to zapisane. Przekazaliśmy do wiadomości nasze stanowisko i dalej prowadzimy rozmowy. Doszliśmy do etapu, który pan mecenas Blasu państwu prezentował na sesji, że najlepszym rozwiązaniem jest pozostawienie majątku w gminie i myślę, że wszyscy się z tym zgadzamy, zarówno państwo radni, jak również i my jako urzędnicy, że to jest rozwiązanie najrozsądniejsze. Zostawić majątek, przekazać zadanie, ale sieć musi być, powinna być w dyspozycji wodociągu. Bo wodociągi muszą ją utrzymywać, konserwować, remontować, dawać zezwolenia na podłączenie się, a także być może i modernizować. I
bo jeżeli będą dawać pozwolenia na podłączenie się do sieci, to trzeba przewidywać, że ta sieć w którymś czasie musi być większa rura, czy trzeba zmodernizować. I to jest, bym powiedziała, naszym celem, żeby przekazać sieć, natomiast pozostawiając, żebyście Państwo spokojnie spali, a my również. I doszliśmy do tego etapu. Natomiast jeżeli chodzi o umowę, oczywiście umowa jest już tam od iluś miesięcy wertowana. Mamy w przyszłym tygodniu spotkać się, już bym powiedziała, na takim szczeblu, żeby rozmawiać na temat rozbieżności, bo to nie jest tylko sama umowa. Tylko w trakcie, jeżeli byśmy oddawali sieci protokołem, to by trzeba było przekazywać jakby do użytkowania. Trzeba określić, w jakim one są stanie. Trzeba wodociągi również nie przyjmą kota w worku, tylko muszą zrobić przegląd, protokoły odbioru, żeby ustalić stan faktyczny, ewentualnie to, co brakuje w tych sieciach, czyli są konieczności jakichś napraw, remontów, to musi być uwzględnione, bo zapisy są takie, że po iluś tam latach to może wrócić do nas, bo umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron. A zatem skoro ma wrócić, to może to wrócić w stanie, załóżmy, pogorszonym, albo trzeba natychmiast podjąć działanie, żeby tą sieć, załóżmy, doprowadzić. I teraz mamy taką sytuację, że rzeczywiście coś z tym musimy zrobić. Natomiast przekazanie jeszcze nie nastąpi, bo techniczne przekazanie to będzie trwało. Przecież to nawet w terenie przegląd sieci wspólnie przez Komisję Urzędu Gminy Jednia Letnisko i Wodociągu to będzie trochę trwało. Jeżeli będzie zima, no to sprawy automatu zostaną przesunięte na okres. Natomiast to, jak Państwo mówicie, umowie, no w mojej ocenie, to jest moje ocenie, ja bym uważała, że na przykład po domówieniu umowy, bo w tej chwili jest nasza wersja i Państwo byście tylko naszą znali, jeżeli byśmy zobaczyli już wersję wodociągu i wspólną, to znaczy wspólną, bo o to chodzi, żebyśmy doszli do porozumienia. I taką umowę Państwu podejmiemy uchwałę, że tak. I ale cóż szkodzi, jeżeli nie ma tej umowy, żeby napisać w tym projekcie uchwale, że ostateczną decyzję Rada podejmie po zapoznaniu się z końcową umową podpisaną między tym. Tak powinien być zapis, a tu nie ma takiego zapisu. To jest po prostu przekazywanie, dawanie z góry w ciemno, tutaj uchwały są. Bardzo Pani Radna Pawiola Sikorska. Ja mam pytanie jeszcze do Pana Wójta. Chciałabym, ponawiam swoje pytania i chciałabym, żeby Pan udzielił teraz odpowiedzi na te pytania. Wiąże się to z wypowiedzią, że chciała Pani tutaj, Pani Krystyny, ale chciałabym, to właśnie jest, dotyczy tej umowy, tych warunków umowy, które my akurat stawiamy wodociągom. I bardzo o tym proszę. Co będzie należało do zadań wodociągu? Proszę Państwa, do zadań dotyczących, tak jak Pani Skarbnik powiedziała, nie ma jeszcze ostatecznego kształtu umowy. Natomiast co będzie należało do zadań wodociągów? Otóż administrowanie, bieżące utrzymywanie i eksploatacja sieci wodociągowo-kanalizacyjnej oraz urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych stanowiących majątek gminy Jednia Letnisko, łącznie z naprawą oszkodzonych pomp na ujęciach, hydroforniach oraz przepompowniach ścieków, modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą. I właśnie przy tej okazji chciałem Państwu powiedzieć, że przykład taki z ostatniego tygodnia czy z ostatnich dwóch tygodni, to jest takim przykładem właśnie klasycznym dla tego obszaru. Rozbudowaliśmy sieć wodociągową w Sadkowie, wartości tam około 45 tysięcy złotych, najmniej 45 tysięcy złotych. Poza tym, że nasi mieszkańcy są zadowoleni, mają wodę, to mówimy wodociągom, proszę Państwa, proszę, macie następnych kilku klientów. Powiedzieliśmy 43 tysiące złotych nakładów. Tak naprawdę
nie mając możliwości odzyskania nawet jednej złotówki w jakiejkolwiek formie. Więc tutaj znów do pana radnego Kuropieski, który no, kiedyś wyrażał się w ten sposób, no tak, dajmy, oddajmy wszystko za darmo. Właśnie w tej sytuacji to Radom jest, ma bardzo komfortową sytuację, bo nie musi ponosić nakładów, nie musi remontować, nie musi rozbudowywać. Jednia lednisko w prezencie za darmo daje kompletną kolejnych odbiorców, nie żądając nic w zamian. I to jest właśnie to kuriozum i to dobrodziejstwo gminy Jednia lednisko. Punkt trzeci, zapewnienie ciągłej dostawy wody i niezawodnego odbioru ścieków. Punkt czwarty, niezwłoczne usuwanie awarii ujęć wody, urządzeń znajdujących się w hydrowodniach i przypompowniach oraz na sieciach i przyłączach. Punkt piąty, wydawanie warunków na podłączenie się nowych odbiorców do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Punkt szósty, wydawanie dokumentów określających warunki przyłączenia się odbiorców do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Punkt siódmy, sprawowanie bieżącej kontroli nowych odbiorców wody i nowych dostawców ścieków. Celem ustalenia momentu rozpoczęcia poboru wody i odprowadzenia ścieków. Punkt ósmy, dokonywanie regularnych odczytów wodomierzy. Punkt dziewiąty, wymiana uszkodzonych lub będących w stanie wodomierzy wraz z elementami montażowymi. Punkt dziesiąty, udział w przeglądach i odbiorach końcowych nowych połączeń. Punkt jedenasty, utrzymywanie urządzeń w należytym stanie oraz wykonywanie ich remontów, napraw i bieżącej konserwacji, jak również przywracanie do stanu poprzedniego terenu, na którym awaria wystąpiła, w przypadku dróg do przejezdności, a ich nawierzchni do stanu poprzedniego. Punkt 12. Całokształt spraw dotyczących prowadzenia i nadzorowania w imieniu gminy Jednia Lednisko napraw gwarancyjnych urządzeń i sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Punkt 13. Zawieranie umów z odbiorcami wody i dostawcami ścieków oraz prowadzenie ich rozliczenia w myśl stosownych przepisów regulaminu. Punkt 14. Uczestniczenie oraz składanie wyjaśnień podczas kontroli urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych przez upoważnione do tego organy. Punkt 15. Badanie i kontrola jakości dostarczonej wody zgodnie z regulaminem z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz likwidacja odchyleń od normy, a także udostępnienie gminie Jednia Lednisko kopii wyników badań jakości wody niezwłocznego po ich otrzymaniu z laboratorium, w którym badania te były wykonywane. Punkt 16. Prowadzenie ewidencji zawierającej informacje o ilości i jakości sprzedanej wody i odebranych ścieków oraz przekazywanie jej corocznie po zaktualizowaniu do gminy Jednia Lednisko nie później niż do końca, tutaj będzie ustalony termin, każdego roku obowiązywania niniejszej umowy. Punkt 17. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej jakości świadczonych usług, obejmującej w szczególności ewidencję skargi wniosków, ewidencję awarii, ewidencję sprawozdań z kontroli spółki zgodnie z zezwoleniem na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków oraz składanie sprawozdań wyszczególnionych z zezwoleniem w terminie tam wskazanym. Punkt 18. Dalsze prowadzenie bazy danych, czyli rejestru o odbiorcach wody i dostawcach ścieków z wyszczególnieniem imienia, nazwiska, adresu nieruchomości i rodzaju świadczonej usługi będącego już w posiadaniu spółki na datę zawierania niniejszej umowy. Zgodnie z oświadczeniem spółki zawartym w paragrafie 3 ustęp 3 aktualny na datę jego zwrotu i kompletny rejestr zostanie zwrócony gminie Jednia Lednisko przez spółkę najpóźniej na zakończenie obowiązywania niniejszej umowy. Ponadto spółka zobowiązuje się do zwrotu gminie Jednia Lednisko w stanie niepogorszonym na zakończenie obowiązywania niniejszej umowy powierzonego mienia, jak również mienia, które zostanie wytworzone w celu wykonywania niniejszej umowy w okresie jej obowiązywania bez względu na to, czyim nakładem to mienie zostanie wytworzone. Punkt drugi. Zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody pracowników i osób trzecich lub szkody w imieniu wyrządzone w związku z prowadzoną
działalnością oraz używaniem mienia oraz do przedłożenia gminie Jednolitnictwo w polisy wyżej wymienionego ubezpieczenia. Punkt trzeci. Zawarcie umowy zabezpieczenia mienia majątku gminy Jednolitnictwo przekazanego spółce na podstawie umowy użyczenia, a w przypadku zwiększenia wartości majątku przekazywanego przez eksploatację spółka będzie zobowiązana dokonywać dodatkowego ubezpieczenia przekazywanego majątku. Punkt czwarty. Informowanie gminy Jednolitnictwo o istotnych okolicznościach realizacji umowy, w tym o okolicznościach mających wpływ na dekapitalizację urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Punkt piąty. Umożliwienie gminie Jednolitnictwo przeprowadzenia kontroli stanu technicznego infrastruktury oraz przyjmowania wniosków i zaleceń odnoszących się do stanu powierzonego majątku. Punkt szósty. Dostawa wody i odbiór ścieków w miejscowościach objętych zasięgiem terytorialnym niniejszej umowy będzie odbywać się zgodnie z regulaminem dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków każdorazowo obowiązującym na terenie gminy Jednolitnictwo. Na chwilę zawierania umowy na terenie gminy Jednolitnictwo obowiązuje regulamin przyjęty przez Radę Gminy uchwałą numer w sprawie zatwierdzenia regulaminu dostarczenia wody i odprowadzania ścieków opublikowany w Dzienniku Urzędowym Mazowieckiego Województwa Mazowieckiego. Punkt szósty. Gminie Jednolitnictwo przysługuje prawo do kontrolowania wykonywania prac objętych niniejszą umową. Spółka jest zobowiązana udostępniać osobom upoważnionym przez gminę Jednolitnictwo pomieszczenia, obiekty i stosowną dokumentację celem przeprowadzenia czynności kontrolnych. Punkt ósmy. Gmina Jednolitnictwo ma prawo do systematycznej kontroli prawidłowości funkcjonowania wodociągów i oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną, kontroli prawidłowości rozliczeń spółki z odbiorcami usług. Osoby upoważnione przez gminę Jednolitnictwo i spółkę będą wspólnie dokonywać przeglądów sieci wodociągowych wraz z infrastrukturą techniczną oraz infrastruktury kanalizacji sanitarnej jeden raz w roku z uzgodnionym przez strony terminie celem określenia najpilniejszych prac do wykonania dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń oraz opracowania planu remontu. Szanowni Państwo, z tego wynika, że interesy majątku, interesy gminy, jak i interesy mieszkańców w tym, co przeczytałem, zabezpieczane są w sposób należyty. Bo jak Państwo słyszeliście, to nie jest tak, że nie oddajemy, bo o tym nie było mowy, że przekazujemy w takiej czy innej formie do realizacji zadań i porządkujemy sprawy przesyłu wody i przesyłu ścieków, że oddajemy zadanie i mówimy, proszę Państwa, dziękujemy, drodzy mieszkańcy, nas to już nic nie interesuje, proszę od tej pory kontaktować się z wodociągami miejskimi. Tutaj jest bardzo wiele punktów, które mówimy o tym, że mamy pełną kontrolę nad majątkiem, nad stanem technicznym, nad realizacją powierzonego zadania, nad jakością wody, nad awariami, nad terminami usuwania tych awarii i nad wszystkim, co dotyczy naszych mieszkańców. My jesteśmy dalej, jak gdyby mamy pełną kontrolę i możliwości wybierania czy możliwości zgłaszania uwag i sugestii do wodociągów miejskich, gdyby się okazało, że interesy mieszkańców zabezpieczone są, czy te zadania wykonywane są w sposób nienależyty. Dziękuję bardzo. W pierwszej kolejności pani Mariola Kuchańska. To znaczy, chodzi mi o udzielenie odpowiedzi na dalsze moje pytanie, pociągnę dalej. Na jaki okres będzie zawarta umowa? Umowa będzie zawarta na czas nieokreślony. Dobrze. I teraz... Bo dlatego, że jest, tak jak słyszeliście Państwo, możliwość wypowiedzenia umowy przez każdą ze stron, więc umówmy się, Szanowni Państwo, to jest sprawa bardzo poważna, bardzo poważne zadanie i wodociągi, myśmy zaproponowali zawarcie umowy na rok, dwa czy trzy, wodociągi nawet nie chciałyby z nami rozmawiać. Poza tym jeszcze jedną informację chcę przekazać, jeśli ktoś z Państwa myśli, że to jest bardzo łakomy kąsek dla wodociągów miejskich, ta kanalizacja ciśnieniowa, jaka się tam znajduje, budowana w latach 80., no to jest błędem. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Jeszcze pani radna. Tak, kolejne moje pytanie było, co my możemy rozumieć pod zapisem upoważnienie wójta do podejmowania wszelkich form rozporządzania z podmiotami majątkowymi sieci wodno-kanalizacyjnej oraz nieruchomościami, na których są położone. Proszę Państwa, no tutaj chodzi głównie o rozbudowy, o wejścia na teren, o takie sprawy, które są, które spółka no, będzie musiała mieć zgodę na przykład, tak, na rozbudowę sieci. No, wrócę do przykładu. Wrócę do przykładu tej ostatniej rozbudowy sieci wodociągowej w Sadkowie. Gdyby to robiły wodociągi, gdyby tą sieć rozbudowywały wodociągi, one nie mogą występować w naszym imieniu, nie mogą dysponować gruntem, nie mogą robić tych inwestycji tylko i wyłącznie jako wodociągi, bez jakichkolwiek zgód i uzgodnień z naszej strony. Czyli chodzi tylko o rozbudowę, tak? Sieć, żadne inne. O sprzedaży nie ma mowy, proszę ale Państwa, o dani nie ma mowy, bo Wy jesteście tylko władni do tego, żeby to, że to mają dać. Wiedziane, że nie no jest, dobrze. Ty i jeszcze jedno moje pytanie, czy wiąże się z tobą jakieś skutki finansowe po obu stronach? Czy my będziemy też ponosić te same opłaty, czy ja bym... W tej chwili podnosiło opłaty do radnej. Proszę Państwa, ja mam tutaj, już Państwu mówię. Tysięcy 379 tysięcy to jest z odpisem z amortyzacją, 208 tysięcy z amortyzacji, więc trzeba sobie odjąć 379 odjąć za okrągłym oczywiście 208 tysięcy. To jest, proszę Państwa, skąd. Proszę? Tak, to są ponad 100 tysięcy złotych. To są koszty wszelkich napraw. Jeżeli się nie zdarzy nic nadzwyczajnego, tak jak teraz musieliśmy zakupić pompę za 20 tysięcy złotych, po 30 tysięcy do pompowni w Natolinie. A Szanowni Państwo, musimy mieć świadomość, że to są sieci budowane w roku, tak jak powiedziałem, 88, 9, chyba 90, więc te sieci będą wymagały za chwilę kapitalnych remontów i będą bardzo kosztowne. Chciałam uzupełnić tylko moje pytanie. Chodzi o to, że czy o te skutki finansowe, czy my przekazując to zadanie wodociągu, czy my będziemy dopłacać się do tego? Nie, właśnie czysty nas, że tak powiem, czysty biznes, to już te 107 tysięcy jest na wstępie, które to są koszty, które nie będziemy, których nie będziemy ponosić. Dziękuję bardzo. Pan radny Lewandowski. Właśnie przed chwilą uprzedzono mnie częścią pytania. No, miałem właśnie zasugerować, żeby uporządkować i powiedzieć Radzie, że co leży po naszych, po stronie naszych kosztów, czyli ta administracja, która tam jest w Sadkowie. Nie wiem jak dalej z tej miejscowości Natolin, Sadków, ale podejrzewam, że tak jak na moim terenie Myśliszewice, Groszowice, Lasowice i Rajce, wodociągi już od dawna po prostu czytają wodę, ponoszą koszty. Po naszej stronie leżałyby ewentualne rozbudowy tych sieci, jeżeli byśmy jeżeli byśmy to po prostu przekazali w użytkowanie wodociągom, to wtedy oni by realizowali po ich stronie była realizacja, rozbudowa, no przyłącza się w tej chwili. Z tym, że ja mam takie wątpliwości, czy wodociągi. Ale jeszcze mogę, panie radny, do pana wypowiedzi. W tej chwili wodociągi odczytują liczniki, ale za chwilę mamy taką informację, pani skarbnik może powiedzieć, te odczyty będziemy my dokonywali. No, panie radzie, to już wlecze się od
Tak, ale proszę Państwa, wodociągi nie mają interesu, żeby na sędzie chodzili od domu do domu, bo w tej chwili są możliwości techniczne takie, że nie, to co powiedziałem na wstępie, wodociągi, prezes powiedział, założył dwa liczniki, tak? Jak pan to już. Tak, dokładnie. Czy tak jak jest w Słupicy. Podjeżdża inkasent, spisuje liczni, wystawia nam fakturę, a my musimy wysłać inkasentów, żeby tą kwotę odzyskać, co powtarzam, w żaden sposób się nie bilansuje. Ja chciałem dokończyć. Właśnie sprawia się moich wątpliwości, bo czy umowa będzie zawierała taki zapis, że wodociągi będą zobowiązane do rozbudowy sieci, bo bardzo, bardzo duże braki są. W miarę możliwości finansowych, wiadomo, że będzie bardziej po drodze rozbudowywać swoje sieci już w obrębie miasta niż nasze Polski. No to nie jest powiedziane, że po prostu będzie to realizowane w jakiś tam satysfakcjonujący. Mamy wymowę i mamy kontrolę. Dziękuję bardzo, pan radny Borkowski. Przedstawił nam tutaj warunki umowy, które nie zostały jeszcze przyjęte w tym miejscu. To jest kwestia dopiero dyskusji. I druga sprawa, jeżeli pan twierdzi, że tam po sieci będzie to wyjście, dlaczego pan buduje u nas sieci ciśnieniowe? Pana, ja nie buduję u pana sieci ciśnieniowej. Nie, to mi o to jest, może przepraszam, się nie zacząłem, czy tam jest sieć podciśnieniowa. To są dwie różne, dwa różne rodzaje sieci. Jeszcze ja jeżeli są nasze warunki przedstawione wodociągom, jeżeli koleżanki nie przystaną na te nasze warunki, to czy jest jakaś konwencja? Zawsze jest polega na tym, że dwie strony siadają i interesują, ale jeżeli będzie taka umowa, która będzie dla nas niekorzystna, to im nachodzę. Wodociągi nie zgadzamy się, że są w takiej. Ale w szczegółach, bo to są szczegóły, które musimy zrobić. Zrobiliśmy próbę snu dla siebie, umowę i to jest punkt wyjścia. I teraz czy to jest do tyłu, czy nie zrobiliśmy. Nie, mają ten projekt umowy, nad nim pracują. Czyli nie zmienili i nie zrobili innego nowego projektu. Tylko kierunek działania, czyli sama forma jest taka przyjęta. Natomiast byliśmy na spotkaniu takim roboczym i kiedy mamy może nie konkretnie umowy, bo umowa musi być najniższa, ale rozmawialiśmy o charakterze publicznym, że będziemy w międzyczasie uzgadniać. To będą protokoły jakieś rozbieżności, protokoły uzgodnień i stały. Będziemy to realizować. Ja proponuję i bardzo chętnie widział na przykład pana radnego Sikory, który jest z tamtego terenu, w takim zespole, nic nie stanie na przeszkodzie, żebyśmy wspólnie spotykali się z wodociągami, czy tam w tym zespole. Proszę Państwa, to nie jest tak, że jedzie pani skarbnik, spotyka się z panem prezesem albo z główną księgową wodociągów, prawda? I z Państwem pracuje zespół taki, o którym będzie. Przepraszam bardzo, ale w pierwszej kolejności zgłaszał się pan Bogdan Sikora, przewodniczący. Dziękuję bardzo. Panie wójcie, chętnie w takim usłowem pracował, jak najbardziej. Tylko, że, bo z czego to wynika? Ja pracuję w spółdzielni mieszkaniowej już lata i wodociągami mam do czynienia na bieżąco. Tak, tym się zajmuję. I proszę Państwa, to nie jest takie oczywiste, że wodociągi mają patronat nad siecią, to biegiem lecą na każde zgłoszenie i usuwają awarię. To nieprawda, bo zawsze jest pytanie, jaki wyciek? Duży, znaczący, czy jakiś tam inny? A jak drobny? Jutro, pojutrze. A na wsi wyciek? Za tydzień podejrzewam. Jeśli ile odbiorów? 10. Znaczną zasługę i czekamy. To nie jest takie oczywiste, że my nie przekażemy sieć, a nie przekażemy majątku, tylko tego nie rozumiem, bo przekazujemy im sieć, a nie przekażemy. A co jest majątkiem? To są sieci.
Ale nie no to, to jak nie w tej majątku, a siedzi czeka? To czyli to czyli nie dajemy na własność, co znaczy przekazać? My dajemy przejść takie użytkowanie, tylko bez... Dzierżawa jakaś taka. No właśnie, to jest forma taka jest w ustawie zapisana i z tego prawnicy skorzystali. Dzierżawa jest odpłatna i najemna. No właśnie, to chyba taka nieścisłość. Gdzie przekazujemy te narzędzie, nie pracują, ale majątku to nie jest. Dla mnie to było niejasne. Majątek jest i wkłada. Następna kwestia. Wypowiadał się tutaj pan obecny radca prawny, nie tak dawno i nie zachęcam was specjalnie do tego, żeby to przekazać. Tak króciutko, żeby już nie będę tego oceniać. Następna sprawa. Koszty przyłącza. Dzisiaj mam określone, że kosztuje tam 2000 czy dziennie, bo tego się nie zmieni, ale miasto może sobie zarzucić 5000 za przyłącze. To im zabroni na przykład. I to są koszty dla indywidualnego odbiorcy. My dzisiaj nie wiemy takich rzeczy. Może się okazać, że sobie taki prezent zrobimy, a szczególnie mieszkańcom, że nam będą dziękować przez całe lata. Także bym był ostrożny, delikatnie byśmy trzeba rozmawiać. Pewnie, że koszty są 100 tysięcy rocznie. Ale przecież to, co pan wójt raczył przeczytać wcześniej, to oni to realizują. Oni nie biorą 100 tysięcy za darmo. Bo wszelkie awarie to ja nie zgłaszam do gminy, tylko do urzędu, do ale do ciągu. Ale ja nie ma, powiem, od kiedy, jak to wygląda. To są nasze koszty, 100 tysięcy. My płacimy na przykład za usuwanie awarii w Krakowie. Ale to my wykonujemy. Nie my wykonujemy. A to jest. Ja dzwonię do wodociągu, przyjeżdżają i ustalają wodociągi. Ale kanalizację my. Wodociągach. Ale to są ogólne koszty wodociągowo-kanalizacyjne. Wodociągi są pod zarządem wodociągu. Oni robią, używają awarii. 15 czerwca dostaliśmy pismo z wodociągu. Przepraszam pani, jeszcze słówko, tak, uściśle. To, o czym mówiłem, to jest 100, tam 7 tysięcy, to dotyczy ścieków. Kanalizacja. Dlatego chodziło mi o sprecyzowanie. Dziękuję bardzo. Ja się odniosę tylko do dwóch kwestii. No dobrze, no to mamy taką sytuację, że teraz załóżmy, że powierzamy to miasto Radomiowi, miasto Radom to już ma i buduje sobie na naszej terenie. No nie, na miasto, no wodociągi, ale wodociągi, nie ma, dobrze, wodociągi, podlemy miasto, tak dokładnie. Także budują sobie kanalizację, rozbudowują wodociągi, no i później po 5-10 latach, czy już tam jest rozwiązanie umowy. Do kogo te będą należały. Część własności naszej, część własności wodociągów, tak? Dobrze, teraz jeszcze drugie pytanie, to pierwsze. Dobrze, chwileczkę, drugie zadam, pani będzie odpowiadała. Druga kwestia. Panie wójcie, no pan tu dopiero zaczął ubolewać, jak to pan zrobił przyłączy wodociągowych, ileś tam, i znów pan oddał to, nie, i grosza, pan nie ma, pan jest koszty. Ja mam pytanie. A czy wystąpił pan do wodociągów miejskich, chociażby z takim pismem, ponad koszt, tylko na końcową cenę, to się składa, jakie czynniki? A no między innymi sama woda, amortyzacja, pożyczki, kredyty, obsługa, remonty, naprawy i tak dalej. Czy pan liczył sobie, co pan wykonuje, to jest procentowo też określone, i załóżmy, że żeby dogadać się w związku z tym, że skoro ponosimy koszt amortyzacji, napraw, remontów i tak dalej, żeby tam była stawka obniżona przez wodociągi. Czy pan z takim pismem wystąpił kiedykolwiek? Proszę pana, z takim pismem konkretnie nie, ale właśnie to jest wszystko przedmiotem dyskusji. No. Właśnie, no, to jest podstawą rozmów, tak? Wszystkie kwestie związane właśnie z amortyzacją. Jedni inwestują, drudzy zbierają kasę, trzeci wodociągi naprawiają sieć wodociągową, naprawiamy sieć kanalizacyjną i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko, o czym rozmawiamy, ma na celu uporządkowanie stanu rzeczy w tamtym rejonie. Pan radny Borkowski.
najlepszym rozwiązaniem by było po prostu przedstawienie tej gotowej umowy, która będzie już uzgodniona z wytyczonkami w Radzie i wtedy zaakceptowanie tej umowy tych warunków. Ja też po wysłuchaniu wszelkich, bo wiadomo, każdego trzeba wysłuchać, bo każdy jakąś rację ma, prawda? Niemniej jednak jest dużo wątpliwości dla tych zapytań. Ja również chciałam w tym momencie złożyć wniosek formalny o wycofanie w ogóle tego punktu z porządku obrad tej uchwały do momentu, aż będziemy mieli umowę i będziemy już jasno wiedzieli, na czym głosujemy. Dzisiaj nie wiemy do końca, na czym głosujemy. Pani Kamil mówiła, że do tygodnia trwają rozmowy, sprawy się klarują już bardzo długo. Tak pani mówiła, że na tygodnia, że na tygodniu, na tygodniu. Proszę nie wyjaśniać ustami tego, co ja powiedziałam. Powiedziałam, że w przyszłym tygodniu ma być spotkanie. Prawdę. Film się nagrywał, każdy sobie wizualnie. Ale to nie o to chodzi, ja mówię prawdę. To jest mój wniosek formalny, proszę podać pod głosowanie do momentu umowy, żeby wycofać ten punkt porządku obrad. Być może każdy ma to raczej po kroku, ale dopóki my do końca nie wiemy, na czym stoimy, bo taka jest prawda, to trudno jest dzisiaj się z tego odnieść i faktycznie, żeby konflikt z mieszkańców nie dosyć rzeczy. Ja nie wiem, czy państwo aż tak długo wejdziecie w umowę, będziecie się znać na tym umowie. Pani Starze, oczywiście sprawy techniczne. Weźmiemy sobie prawnika, jak nie będę się znać i proszę się trzymać, bo z nią to dziękuję bardzo, panie radny, dbajmy o interes mieszkańców, bo w tej chwili robimy wodociągom prezent za 100 tysięcy złotych z podatków mieszkańców. Z podatków mieszkańców. Panie, dziękuję bardzo. Pani radna zgłosiła wniosek formalny. Będziemy głosować wniosek formalny w sprawie, niech pani zdecyduje, wycofania. W sprawie wycofania punktu z porządku obrad do momentu, aż będziemy mieli jasną umowę z podmiotami. Umowę, która będzie obowiązywać. Chcemy ją zobaczyć i wtedy podjąć decyzję. A ja mam pytanie do pani mecenas. Czy my mamy prawo to głosować, bo chyba tylko pan wójt ma prawo decyzji w tym zakresie? Dlatego jest pan Rady Wokowski.